Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj seria M-Krieg. FPS-y z gry, żebyście nie widzieli, bo to nie ma czym się chwalić. Tak naprawdę. No i w dzisiejszym odcinku budujemy gospę. W sensie budujemy, no, stawiamy wiatę i płotek. I ule. Ale jestem tutaj doczarem w tym miejscu, dlatego, gdyż tu jest znajdźka i trzeba ją podnieść. O kurde, cześć! Czemu nie skoczyłem? O dobra, jesteśmy kombajnik. Jeszcze 9 kombajnów. Oczywiście ten dojszwar jest z kontraktu, jak coś. Bo nie zdążyłem oddać kontraktu. No bo po prostu nie oddałem kontraktu z tego względu, że odbierałem znajdźki. Wiem, że tu jest na dachu jedna. Tego zaraz po nią pójdę. To nie wiem, czy ze sprintem nie będę musiał. A jednak nie. Ale tutaj. Tutaj to był nie przeszkodzę bez sprintu. Tu jest drugi kombajnik. No i 8 kombajników jeszcze. Teraz się tepamy szybko do ładowarki. Do Faresina. Nie pytajcie, dlaczego on tak stoi. Bo po prostu za niską teleskopówkę wypożyczyłem. I po prostu nie sięgłem. Inaczej. Czekaj, kurde. A tu poza odcinkiem chodziłem. O, ja muszę tutaj wskoczyć. I tutaj, o. I tutaj też kombajnik jest na dachu. Na John's Farmers. No i cyk. No, ładowarkę później zwrócę i teraz wchodzimy do narzędzi. Zbieracze kamieni. Chyba tą dużą kupię. Kupię ją? Nie. Kup. Mamy 100 tysięcy. Najwyżej się kredyt weźmie. Ale kozacki zestaw, tak nie żeby coś, nie? Ale kozacki zestaw. No bo w dzisiejszym odcinku dobudujemy ten ul. Bo to jest ul 20 tysięcy, to już mamy, czyli tak jakby mamy 80 tysięcy. 85. Coś takiego. To tak na styk powinno być, czyli kurczę, maszyny do wapnowania nie kupię. Wapniarki. Będę musiał chyba kredyt sobie wziąć. Ja już wczoraj sobie biegałem po mapie i mniej więcej wiem, gdzie są zańczki. W sumie tego miejsca nie sprawdzałem, czy ja tu wskoczę, ale powinien. No, wskoczę na ludzi. I tu jest owieczka. No i dobra, tutaj już biegałem po tej sali, to tutaj już nic więcej nie ma. Jak więc jedziemy tą maszynę do kamień zawieść. I ten. I oddajemy kontrakcik. Znaczy on tam tani był ten kontrakt, bo to kultrowanie było, ale po prostu chciałem mieć tego wieczora. Dobra, tutaj sobie postawimy. I idziemy do sklepu, żeby budować. To jest najlepsza szopa. Na razie. Jak na razie, a może tak, nie na razie. Dobra, tak musi stać. Się później. Albo dobra, od razu to pomaluję i później zapomnę. I będą jajca, jak tego nie pomaluję później. Dobra, tu z tyłu może być.
Teraz idziemy od razu, jak już jesteśmy zwierzęta, pszczoły. Stwierdziłem, że ten ul będzie sobie tutaj ładnie stał. Nie w tą stronę, tylko w tą. Tutaj. Jeszcze ten. Nie, to musi być tak. Jakieś szlatowanie terenu. Malowanie. Trzeba wyciąć tutaj. Oj, tutaj to postawię. Pszczoły i ten. O, ten trigger chciałem. Stoi? Stoi. Dobra. Tak więc pszczoły załatwione. 43 tysiące, dobra, jedziemy z złotem. To będzie co? To będą zdoby. Taki spoko płotek. A spoko płotek to jest ten. A, to on koliduje teraz. Teraz nie kolidujesz. Wiem, że to jest zbyt prosta gospa, ale po prostu na razie nie mam pomysłu. Czy nie to, że nie mam pomysłu, tylko na razie mi ona pasuje. Może się kiedyś szklarnie postawi. Żeby to w miarę prosto postawić. Kiedy coś tak. Coś takiego. Mamy 36 tysięcy. To jest. Tutaj maszyny będą stały sobie. A John Deere nawet wycofałem już. Bo nie wiedziałem, ile to miejsca zajmie. Na razie tak, ale gospodarz będzie. Ule postawione. A przyjdzie ten ul zostawić. Zobaczyć. Shift 5, bo mam ten moc speedplayera. Artysta mi dał. Pewnie jakby dał czas, to bym się robił. Czemu się nie robisz? Dobra, dam do 11 i zatrzymam. O dobra, jest, pojawił się. Czas na 3 niech sobie leci. A bo to jest jeszcze lekkie, to jeszcze mogę podnieść. Dobra, niech się robi ten miód, bo miód jest za dobrą ceną. Bo sprawdzałem sobie wczoraj i miód ma bardzo dobrą cenę, bo jest. Znaczy bardzo dobra noc. Nawet dobra ta cena jest. Bo 2500 jest. Dobra, miałem kontrakt odebrać właśnie. Z John Deere'em. Nie z John Deere, tylko z tym. 460 zł, dobra, odbierz. No i elegancko, 36 tysięcy. Kamienie to zaraz. O, sprzęt do wapnowania, ile kosztuje? Rzutnik, nie skrawiarki, tylko na włos. 45, czyli 10 tysięcy mi brakuje. A to tak wygląda. Tylko to jest wtedy 1300 droższe. Musimy wziąć kredyt, tak czy siak.
W sumie wiem, gdzie leżą 10 znajdziek. Mógłbym się przebiec po te znajdźki, ale. Jeszcze 5000 wezmę. Przecież wapa nie kupię. Albo dobra, wpierw kupię wapno. Czekaj, tam było 9000. Więc jest 3. 6 worków, czyli 12 ton kupię. No i dobra, i kupujemy tam wapniarkę, bo trzeba, i jedziemy to ten. Rozszerzenie na maksa oczywiście. Dobra, kup. Lokomotywę dawa i będziemy zbierać kamienie. No, tu jeszcze jakieś haszcze się pisali. Haszcze. Gdzieś tam rzeczy się jeszcze pisałem. Ale chyba rzepak będę siał. Bo trzeba będzie szklarnię postawić. Chociaż nie wiem, czy już. Ale chyba szklarnię sobie od razu postawić, żeby jeszcze jakieś dochody były. Bo do szklarni potrzeba wody. A wody to tam tania, wiesz? W sumie mogłem stać tym rządem, tam gdzie stałem wtedy. Bo mój pług jest na własność. Stwierdziłem, że wezmę od razu dużą maszynę. Jakbym nie brał dużej maszyny do kamieni, to by mi idealnie starczyło kasy. By nie musiał tych 15 tysięcy kredytów brać, ale to jest tam 15 znajdziek i kredyt spłacony, tak? Lub 8 kombajników znaleźć, tak? To też jest wyjście. No ale nie, no. Nie będę szukał tych znajdziek na razie, bo to jest za szybko. Dzisiaj ile wziąłem? 4. Tak, bo 4000 zrobiłem. 4 sztuki wziąłem, no bo wziąłem tego z Johnsona. Tam, ze sklepu i tam. Dobra, i dostawcy. Czyli te 4 na dachu co były, to wziąłem. Na razie robota w polu. Najwyżej zrobię sobie oddzielny odcinek z szukania znajdziek. W dzisiejszym kamienie i wapno, a w kolejnym zrobimy sobie najwyżej siewy i znajdźki. O. To pewnie go od razu nagram, żeby nie było. Bo jest poniedziałek. Godzina ile? 8:40. No i tym to idzie zbieranie kamieni, a nie kurczę tym małym. Że to jest połowa tego, nie? Praktycznie. Ale ten ma dwa ramiona i fajnie to idzie szybciutko. Stwierdziłem sobie, że wezmę lokomotywę do kamieni. No bo 7810 jeździliśmy w poprzednim odcinku z pługiem. Dlatego sobie wziąłem lokomotywę. Bo jest po prostu silniejszy. 15 koni. W farmingu, bo to jest ten duży model, to jest 4, 7, 5, 5. Ale w sumie wziąłem ją do kamieni, bo mi tak bardziej pasowała. To duży sprzęt, to ma dużo koni, no to akurat. Trzeba będzie szklarnię postawić jakąś. W sensie nie wiem na co, ale na sałatę będę stawiał.
Dobra, pojadę prosto. Jakby mnie się tutaj tak w miarę to jakoś zgadzało. By nie było potem. Jaj. Przez dwa pola naraz będę zbierał. To będzie szybciej. Kiedy nowe pole? Nie wiem. Na razie nie planuję kupować pól. No bo na razie planuję znajdźki szukać. A ze znajdźki się kupi pole. Bynajmniej tak domyślam się. Tak mi się wydaje, żeby ze znajdziek będę pola kupował. W sumie teraz nie potrzebuję. O, ile tu kamieni jest? Kurczaku. Dobra, to kolejny przejazd będzie zebrany. Do łapniarki było 7,8 pojadę. Albo nie, masa pojadę. O, i elegancko. Ten klin będzie pozbierany. A już wtedy będzie trzeba, bo już będą długie. Zawsze najgorzej na tych klinach jest. Ona tylko ten. Nikoli powiedziała, że ona szkoda. O, fajnie idzie. Ty Melko do kamieni, to kozak idzie, robota. Jeśli przejazd, to będzie finał. No i cyk. Dobra. Odbierać te kamienie na buty. Dziewiętnaście minut, no i na koniec jeszcze pojedziemy sobie zawapnować. No zaraz od razu pojedziemy zawapnować. O, to na kamieniu zabrałem ty. Ale jajca. Serio, te kamienie są. Te kamienie, te pola są tak zakamienione, że już tyle kamieni jest.
nieelegancko. W sensie, nie podoba mi się taka ilość kamieni. Chociaż w sumie to nawet dobrze jest z tą kamieni. Przynajmniej jest robotka dodatkowa. W 19 tego nie było to. A więc tak. Poprzeczniaczek jeden musiałem zrobić, bo inaczej bym to nie wykręcił. Przez tego dojszwara. A w sumie nie wstawiłem go na gospodarstwo, no bo nie wstawiłem go, no bo nie ma czasu. To raz. A dwa, że była przebudowa. W sumie bardziej dobudowa niż przebudowa, ale... No dobra, elegancko. Jest 8:48, 9. Tysięcy kredytów, to tam raz dwa byli spłacone. Jakby to Robert ci powiedział, minuta 8. No dobra, elegancko. Ile to jest? Dwa przejazdy? Trzy. Trzy przejazdy, no prawie pełna maszyna będzie. Kamienie sobie sprzedam po odcinku. Albo najwyżej chłopak jeszcze pojedzie na kamieniarnię. Jeszcze to dodatkowa kasa będzie. A zobaczę sobie, po ile kamienie są. O, 150... Nie, to widzę, nie opłaca się, bo 150 rośnie. Nie kamieniarnia, tylko koszarka robił. Fuki. Barany. O kurde, ale bym dał pogarek teraz. O, 9 pójdę sobie na siaranko. Tak więc fajnie. A na raz to biorę, to dobrze. Niestety, żeby wbić godzinę, muszę równe godziny grać, bo akurat równo skończyłem. 40 godzin biłem wczoraj. Nie grałem ani minuty dłużej. Może minuty dłużej grałem. Także 59 minut będzie chyba. Pełna maszyna. Ciekawa sprawa. Dobra, tutaj będziemy składować. Tutaj będziemy składować i będzie dobrze.
Ile 100 litrów będzie kamieni? Może lepiej. Nawet z tego nie będzie. Nie, nie będzie z tego. Będzie 70 maksymalnie. Jednak 73. Dobra, trzeba to postawić. Muszę cofnąć, jak widać. Nie wiem, tego masa, jak on to biegnie do góry. No i grzeję na sklep. Pszczoły latają, nie odbierają. To jest dobrze. Trzeba te dwa pola rzepaku zasiać chyba. Gdzie blisko pszczół to akurat. No wiedziałem tego masajem, tak fajnie chodzi na biegach. O, jak uprzędził wysusa. Dobra, zaraz go otworzę. Co on tam wysłał ciekawego? Okej. Okay. Rozbój się nie kłada. Taka ciekawostka. Chociaż w sumie kupiłem na maksa go rozszerzonego, to jeszcze jednego wora muszę dokupić. No bo 3, 4, czyli 8. O. Także ciekawe. Ciekawe, czy tego lewego mora zaciągnie, czy tego prawego ciągnie. Dobra. A bo to łapną szybciej. Teraz będzie 12 i to będzie 14, dobra. Nawet trzeba jechać do sobie. Ile jest minut? 29. I ogień. Jak on ten bieg, co z niego? Ach, poszedł. Poszedł szatan. Poszedł inoros. A ten Masaj może mieć turę? Tak z ciekawości, średnie ciągniki. A dobra, ma konsolę ładować. Co? Ja się zamknę do babci. Dobra. Nic mi do szkoły wyjdzie. Wiem.
No i dobra, elegancja, Francja. Wapnowanie. Wapnowanie to jest fajne roboty. Znaczy z tymi teksturami jest fajne. Nie lubię tego składu gleby patrzeć, bo to jest wszystko do zaorania zawsze. No dobra, przeżyjemy. Nie, na prosto nie jadę, bo trzeba oszczędzać wapno. Żeby starczyło na te trzy pola. Wapno jest tanie, ale to zawsze są jakieś koszty. Się dokupuje. No i elegancko. Za kamienie jak 400 wydosane za 2 tony to jest dobra cena. Tam kamienie to tam pełno ich tego jest, tego to jest tania, tania cena. Ale zawsze jakiś ten dodatkowy zarobasek. Zarobek to dodatkowy jest. Jakby nie było, prawie się wykręciłem. Elegancko idzie to wapnowanie. I cyk. Ile tutaj ta końcówka jest wapnowana? Dobra. Tutaj na jeden przejazd. No i dobra. Tamtego 44 już nie będę wapnował. Dzisiaj sobie zwapnuję płocik, o tak. Na odcinku już nie będę was zanudzał tym wapnowaniem. Tylko zwapnuję sobie ten kawałek. W zasadzie te dwa kawałki, bo to są dwa pola. I będziemy kończyć. A tamte cztery przejazdy to sobie poza odcinkiem zrobię. To malutkie poletko teraz dwa tam pójdzie. Tak więc no, fajnie. No i mamy 41 godzinę na Steamie. W farmingu. Jak to jest fajnie, fajnie. 41 godzina przez tymi. Chyba nagram sobie jeszcze ze dwa odcinki MKK dzisiaj. Znaczy, no nie wiem czy dwa, ale jeden na pewno. Chcę trochę sobie poszukać tam tych znajdźków. Znaczy, to bardziej będę biegał. Mniej więcej wiem, w których miejscach są znajdźki. Bo sobie już zwiedzałem mapę leciutko. A to tak tylko troszeczkę. Dużo znajdziek wiem, gdzie z odcinków od Mafii Soles, tak. Od zera, bo oni sobie biegają na odcinkach i szukają tego. Dlatego mniej więcej troszeczkę wiem, gdzie są znajdźki. Ale nie wszystkie, no bo nie oglądałem. W sensie, no, nie wszystkie, bo dużo Michael znajdował. Tego nie wszystkie, także parę sztuk wiem, gdzie jest. A reszta to będzie po prostu bieganie sobie w koło budynków i szukanie, tak. No albo dobra, wiecie co, jednak zwapnuję to, żeby po odcinku nie mieć roboty. Po odcinku mógł kliknąć od razu Red, drugi odcinek. Drugi odcinek od razu nagrać siebie i znajdziek. Tu koło gospodarstwa w rowie jest w... nie wiem co to jest. Chyba krowa. Znaczy no nie wiem, jakaś znajdźka po prostu. Tutaj jest w wózku owalonym w rowie, wiem o tym. Bo sprawdzałem to, biegałem.
Ha, bo to za wapno jest to osiągnięcie na koń na wóz. Czy bym hektar zwapnował? Być może. No widzicie, nawet nie wiedziałem. No, hektar 13 obrobiony. Co to jest jak nawiedzione? Hektary? Aha, to jako opryskane liczy, hektar 11. No. No dobra, także mam pola hektar, 12, hektar, hektar i 13 arów. Oła. Więc ten hektar tyle sam. Minuta 5 roboty. Dobra, także... O, nawiedzenie 50%. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie się kolejnym filmie. Wymajcie się cieplutko, czy... A, to tylko na obrzeżu jest nawiedziony. Ciekawe. Tam, gdzie do... A, tam, gdzie do Orwana był. Dobra, także na razie, trzymajcie się, cześć! Pa, pa.